Naszą dzisiejszą rozmówczynią będzie kobieta pająk. Polska wspinaczka sportowa, specjalizująca się we wspinaczce na czas. Wielokrotna mistrzyni Polski i świata, a w tym roku olimpijka igrzysk w Tokio, na których w spektakularny sposób ustanowiła kobiecy rekord świata. Właśnie we wspinaczce na czas. Naszą dzisiejszą rozmówczynią będzie Ola Mirosław. Serdecznie zapraszam. Widać i słychać, więc możemy zacząć. Moi drodzy, dzisiaj gościmy, no, nie byle jaką kobietę, bo mamy kobietę nie dość, czy pająka, kobietę, która jest pająkiem po prostu, wspinającym się. Sprinterka najlepsza w Polsce, a w tym roku na olimpiadzie w Tokio w spektakularny sposób kobieta, która ustanowiła rekord świata we wspinaczce na czas. Dobry wieczór, cześć Ola. Cześć, witam Was wszystkich. Przed nami Ola Mirosław. Myślę, że przedstawiać nie muszę, bo najgorętsze, myślę, nazwisko tego roku w Polsce i nie tylko, ale w skrócie, moi drodzy, bo mamy dzisiaj mało czasu, od razu mówię, więc jeżeli macie jakieś pytania, zagadnienia, które chcielibyście poruszyć z Olą, to proszę piszcie w komentarzach, jak do tego postaram się wrócić, jak wyczerpię się ze swoich pytań. Ale w skrócie bardzo szybciutko przedstawię oczywiście Olę, czyli polska wspinaczka sportowa specjalizująca się we wspinaniu na czas. Trzykrotna mistrzyni świata juniorów, dwukrotna medalistka mistrzyni Mistrzostw Europy, dwukrotna mistrzyni świata we wspinaniu na czas, wielokrotna uczestniczka World Games, instruktorka wspinaczki sportowej PZA, co ciekawe szeregowa w centralnym wojskowym zespole sportowym i od lat kobieta, która próbuje łączyć życie prywatne ze sportowym, trenując pod okiem swojego męża, czyli Mateusza. To tak w bardzo wielkim skrócie, bo oczywiście ma o wiele więcej spektakularnych sukcesów na swoim koncie Ola. I szybko przechodzę do pytań. Sylwia, Katarzyna, cześć, dobry wieczór, słychać, widać, dobrze. Ola, twoją pierwszą idolką, autorytetem była kobieta właśnie i to była właśnie nie byle kto, bo twoja siostra. I chciałam cię zapytać, jak to wszystko się zaczęło i jak ona cię właśnie zainspirowała do wspinaczki? Wiesz co, to się zaczęło trochę mimowolnie, w sensie ja jestem najmłodsza w domu, jest nas trzy i jakby ja byłam najmłodsza. No jakoś tak się zdarzyło, przytrafiło, że Gosię, nie wiem, uznałam za taki może mój autorytet, może mojego idola, że zawsze chciałam być jak Gosia. Generalnie nie chodzi tylko o sport, o wspinanie, ale tak życiowo w pewnym sensie, że wszystko co robiła Gosia zawsze było najsuper na świecie. No i jakby po tym jak skończyłam trenować pływanie, bo od 7 roku życia do mniej więcej 12-13 trenowałam pływanie, a rodzice mi zaproponowali, żebym może poszła na ściankę wspinaczkową, no tak jakby nie musieli mi dwa razy powtarzać. No i tak się w sumie zaczęła moja przygoda ze wspinaniem, a to, że chciałam się wspinać, to po prostu też było związane z Gosią i z tym, że Gosia zawsze z zawodów krajowych przywoziła medale, puchary, wygrywała i tak dalej, zawsze myślałam, że też bym tak chciała pewnego dnia. A jak już zaczęłam się wspinać, zaczęłam iść na zawody, no to też nie chciałam być gorsza od Gosi, ale to tak jak nie chodzi do końca o taką rywalizację siostrzanią, ale bardziej takie, żeby nie przynosić jej wstydu. O! Pięknie! I rozumiem, że nie przyniosłaś ani razu. I trochę, bo wasze drogi... Bo wasze drogi się trochę rozeszły. Gosia poszła w trochę inną dyscyplinę sportu wspinaczkowego, bo boulderingiem się zajmuje. A nie chciałyście rywalizować, że tak powiem, w tej samej dyscyplinie? Wiesz co, chyba nigdy o tym nie rozmawiałyśmy tak naprawdę. Wydaje mi się, że to jest związane trochę z tym, jak jesteśmy. Gosia gdzieś tam też kiedyś się wspinała na czas. Ja jakby do tej pory uważam, że gdyby nadal to robiła, to raczej by była lepsza ode mnie. I jakby predyspozycje fizyczne uważam, że ma zdecydowanie lepsze niż ja. Tutaj trochę się też o psychikę rozchodzi. Natomiast ona trochę tak klawirowała między czasówkami, a prowadzeniami, a boulderingiem. Finalnie chyba rozkochała się z tego, co mi wiadomo, w boulderingu. Zresztą tak jak widać i przede wszystkim naturalnym wspinaniu. I to jej sprawia przyjemność. I myślę, że to w sumie o to chodzi. No, mi sprawia przyjemność startowanie w zawodach, przygotowywanie się do nich. A jej wspinanie w skałach i jakby to też trochę się tak, nie wiem, uzupełnia, a też nie wchodzi sobie w drogę.
Wydaje mi się, że rywalizacja z siostrą nie jest łatwa. Ja raz startowałam z Gosią na zawodach, gdzie rywalizowałyśmy o medal Mistrzostw Polski i nie wspominam tego fajnie, więc cieszę się, że nie muszę tego robić. Super. No właśnie, mówisz o tym zawodowym podejściu do wspinaczki z twojej strony. W związku z tym chciałam zapytać, czy wspinaczka jest dla ciebie przyjemnością, czy już tylko dyscypliną sportu, a może i tym po trochu? Myślę, że nadal jest i przyjemnością, i pasją, bo jakby gdyby nie było tą przyjemnością, tą pasją, gdybym tego nie lubiła, to przez te wiele lat, im stałam się tym sportowcem zawodowym, to nie dokładałabym i swoich pieniędzy, i swojego prywatnego czasu, tylko gdzieś tam bym wybrała zupełnie inną drogę. I nadal to lubię, nadal mi sprawia to przyjemność, nadal uwielbiam jeździć na zawody. Jest to dla mnie taki mój moment, taka ulubiona część roku i przygotowań. W pewnym sensie taka już nagroda, nawet sam start, nie chodzi o samą wygraną, a właśnie ten sam finalnie start. I jakby fajne jest to, że mogę na tej pasji, na tym, co kocham robić, też zarabiać i żyć po prostu z tego. Po dłuższym czasie, bo był Tak. taki moment w twoim życiu i to zresztą długi i myślę trudny, w którym musiałaś pracować, trenować, brać udział w zawodach, ale dawałaś radę to łączyć. Tak, rzeczywiście ja jakby sportowcem zawodowym w pewnym tego słowa znaczeniu stałam się tak naprawdę dopiero w 2019 roku, po tym jak zdobyłam kwalifikację olimpijską. Natomiast wcześniej łączyłam treningi z pracą, starty w zawodach z pracą, więc to też miałam duże szczęście do pracodawców, którzy byli wyrozumiali. Jeżeli miałam jechać na Puchar Świata do Chin w maju, no to gdzieś tam dawało się tak to wszystko dograć, żebym rzeczywiście mogła polecieć. No i fajne było też to właśnie jak pracowałam w szkole z dzieciakami, gdzie realizowałam lekcje WF-u, w ramach których były realizowane zajęcia na ściance. To właśnie było fajne, że zawsze gdzieś tam dało się dogadać, dograć to wszystko, a wiadomo, że w szkole nie jest tak łatwo z urlopem, no bo mamy 2 miesiące wakacji. Ale gdzieś tam właśnie ta wyrozumiałość, to, że mam szczęście do ludzi w swoim życiu, myślę, że dużo mi pomogło wejść na ten poziom. Wydajesz się bardzo, bardzo mocną psychicznie osobą, taką niezwykle zdeterminowaną, waleczną, pewną siebie, w każdym razie w sportach i tak jak cię obserwuję też na Instagramie bardzo intensywnie podczas treningu, bo strasznie inspirujesz. Ale chciałam zapytać, jaka jest Ola w życiu prywatnym? Z czym na co dzień na przykład sobie nie radzisz, a co sprawia ci problem, a co na przykład radość, satysfakcję? A jaka jestem na co dzień? Raczej trudna do funkcjonowania. Mogę chyba stwierdzić śmiało, że nie mi to oceniać, natomiast raczej jestem w pewnym sensie trudna do życia, bo no to, że jakim jestem sportowcem, też no mocno się odbija na życiu prywatnym i zawsze się będzie odbijać. To, z czym sobie nie radzę, wydaje mi się, że generalnie nie radzę sobie z tym, jeżeli mam, że tak powiem, dużo luzu. Czyli na przykład, jeżeli mam taki okres roztrenowania, kiedy mam na przykład, nie wiem, powiedziane, że no to zrób w tygodniu 3 treningi, będzie spoko, ale nie mam narzucone jakby jakie to są treningi albo kiedy mam je robić, no to dla mnie to jest pewien problem, bo zazwyczaj to się wszystko zrzuca na koniec treningu, znaczy na koniec tygodnia, no bo zawsze mam czas, zawsze jest następny dzień, zawsze jest wieczór, zawsze jest ranek, następnego dnia i tak dalej, więc to tak się odwleka trochę. A wydaje mi się, że związany jest z tym, bo też już nieraz to zauważyłam, że mi najlepiej działa się pod presją. Pod presją czasu, pod tym, że muszę coś zrobić w tym danym momencie, teraz, w tej chwili. I tak jest właśnie w okresie przygotowawczym, kiedy mam tych treningów tak dużo, że jeżeli w danym dniu, w danym momencie tego nie zrobię, to potem już nie mam kiedy tego zrobić. Więc jakby gdzieś tam taki ten luz jest dla mnie problematyczny, bo jednak mimo wszystko muszę mieć mniej więcej trochę to wszystko poukładane w ciągu dnia, żeby właśnie mieć taką trochę presję, że muszę to zrobić, bo potem nie będę miała kiedy. Dlatego trenowanie i łączenie tego z pracą nie było aż tak trudne dla mnie, bo to mi porządkowało w pewnym sensie dzień i No tak, dodawało ale mi trochę ale to też stresu. taką dyscyplinę sobie w każdym dziedzinach życia dajesz. Nie wiem, jak idziesz na zakupy, to musisz mieć listę zakupów, musisz mieć godziny i tak dalej. Całe życie podporządkujesz sobie pod jakieś takie z taką jakąś dyscypliną. Myślę, że tak, bo mi się łatwiej tak funkcjonuje. Z zakupami to się zazwyczaj kończy tak, że jeżeli nie zrobię tej listy, albo przynajmniej nie zaplanuję, co mam zrobić, co mam kupić, no to się kończy na tym, że do koszyka wrzucam wszystko i bardziej i mniej potrzebne rzeczy, więc
finalnie też tak naprawdę wydaję dużo więcej niż powinnam, a potem nikt tego nie je. Plus po prostu, jeżeli mam właśnie taki backup, że mogę, nie wiem, do sklepu pojechać potem, bo coś tam, to zazwyczaj potem to nigdy nie następuje, albo się tak odwleka, że rzeczywiście dopiero jadę na wieczór, już ostatni dzwonek, no bo już potem nie pojadę, a następnego dnia nie ma nic w lodówce do jedzenia, więc rzeczywiście gdzieś tam taki przynajmniej mniejszy, większy harmonogram dnia jest mi potrzebny, żeby jakoś tam się odnajdować w tej codzienności. Czyli pełna dyscyplina, harmonogramy i wszystko trochę w pełni, trochę każdego tak. dnia. Organizacja chyba. Albo tak, po prostu dobra organizacja czasu. Chciałam Cię też zapytać o taki najgorszy jakiś moment, chwila słabości w Twoim życiu, bo jednak wspinasz się, no już prawie całe życie, większość czasu się wspinasz, ale też no, wcześniej nie przynosiło Ci właśnie to żadnych korzyści finansowych, ale też dużo zaangażowania, pracy, poświęcenia. Nie miałaś na przykład takiego momentu, żeby powiedzieć, żeby sobie po prostu to rzucić, bo nie wiem, nie stwierdziłaś, że kurczę, praktycznie mi to nic nie daje. Ja to robię, nie mam z tego pieniędzy, pracuję na dwóch etatach, tak, trenuję, ciężko pracuję, w sumie nie mam za wiele życia prywatnego, tak, poświęcam się w całości temu, a no dopiero teraz, tak jak mówisz, w 2019 roku na tyle zawodowo, tak wnioskuję, się tym zajmujesz, że możesz z tego żyć. Nie miałaś jakiejś takiej chwili słabości, że miałaś dosyć, powiedziałaś sobie nie? Wiesz co, nigdy nie powiedziałam definitywnego nie, natomiast ja też zawsze podkreślam przy tego typu właśnie rozmowach czy pytaniach, że ja uważam i też nieraz się o tym przekonałam, że właśnie najważniejsi są ludzie wokół mnie, którzy mnie otaczają, bo to oni są bardzo często w takich właśnie trudniejszych momentach takim motorem napędowym. I w moim przypadku właśnie jest to Mateusz i były oczywiście takie trudniejsze lata, był to rok 2016-2017. Do połowy 2017 roku w mieście, w którym mieszkam, w Lublinie, nie było 15-metrowej ściany do biegania czasówek, miałam same dziesiątki, więc to już było spore utrudnienie treningowe, bo było trzeba iść do Tarnowa na te treningi. No ale gdzieś tam jakoś tam się to udawało godzić, weekend wyjęty z życia, no ale kwestia wyboru i tak dalej. Natomiast właśnie wtedy Mateusz podjął decyzję w 2016 roku na mniej więcej miesiąc, półtora przed Mistrzostwami Świata w Paryżu, że przeprowadzimy się do Tarnowa, żeby mogła tak przygotowywać się w podobnych warunkach jak inni zawodnicy. No i finalnie podjęliśmy taką decyzję. Tak jak wspominałeś, właśnie zainwestowaliśmy dużą część naszych prywatnych pieniędzy, wynajmowaliśmy w sumie dwa mieszkania, bo i to w Lublinie, i to w Tarnowie, więc to pochłonęło dużą część naszych też oszczędności. I finalnie wystarczyło na czwarte miejsce, gdzie w sporcie nieolimpijskim to czwarte miejsce kompletnie nic nie daje, tak? Więc to był ten moment właśnie, kiedy wiedziałam, że muszę pójść do pracy. I jakby w zasadzie we wrześniu, w połowie września były Mistrzostwa Świata i w zasadzie od października praktycznie już było trzeba pójść do pracy, coś wymyśleć, coś znaleźć, no bo trzeba było się z czegoś utrzymać. Więc jakby tutaj wtedy chyba już zaczęłam powoli pracować w szkole albo coś koło tego było. I Mateusz powiedział, okej, no dobra, teraz nie starczyło, ale ma się pojawić gdzieś tam w dalszej perspektywie ta ściana, właśnie w 2017 roku, no to jeszcze przygotujmy się do Campitello di Fasa, czyli do Mistrzostw Europy w 2017 roku. No i rzeczywiście tam ta ściana była, w zasadzie do Mistrzostw Europy na tej ścianie się nie przygotowywałam, ale gdzieś tam to, co wypracowaliśmy wcześniejsze sezony, te wyjazdy do Tarnowa gdzieś tam zaczynały przynosić sens. No i rzeczywiście miałam bardzo dobrą formę na tych Mistrzostwach Europy, żeby no, na pewno walczyć o medal, czyli zapewnić sobie chociaż jakieś tam minimum stypendium. Ale w pierwszej etapie finału jakby, w pierwszej rundzie finałowej doznałam kontuzji łydki. Więc odpadłam z rywalizacji, no bo nie byłam w stanie biegać, więc skończyłam w zasadzie po raz kolejny już z niczym. No i wtedy pamiętam, że strasznie wsiadłam do samochodu i chyba tak głośno i nie krzyczałam nigdy, tak strasznie nie płakałam nigdy. I to był taki moment, kiedy ja rzeczywiście już byłam zmęczona tym wszystkim, tymi jakby gdzieś tam powodzeniami, kolejnymi celami, które miałam, które się nie zrealizowały, że w zasadzie nie było sensu, no bo też na tym nie zarabiam, tylko do tego dokładam, kończą się pieniądze, nie wiadomo co dalej. Więc gdzieś tam ja byłam wtedy bardzo na trudnym etapie. Wystartowałam wtedy jeszcze na World Games, bo byłam zobligowana do tego, a następnie chyba kilka miesięcy, jeżeli dobrze pamiętam, nie pojawiłam się w ogóle na treningu, nie pojawiłam się na ścianie wspinaczkowej.
Bo miałam dosyć, no i wtedy jakby Mateusz wkroczył, że tak powiem, zdecydowanie do akcji, że okej, nie wyszło nam, wyciągnijmy lekcję, zobaczmy, co nie zapracowało, jak to naprawić, przygotujmy się do Innsbrucka. Jak w Innsbrucku nie wyjdzie, no to definitywnie oboje się wycofujemy z tej zabawy, kończymy z tym i tak dalej. No i rzeczywiście jakby przygotowaliśmy się do Innsbrucka, ja wiedziałam, że jadę do Innsbrucka tylko i wyłącznie po to, żeby wygrać. Jeżeli tam nie wygram, no to już nigdy nie wygram Mistrzostwa Świata, bo to już był taki bardzo duży limit moich, że tak powiem, granic, przekroczony już dawno temu. Natomiast byłam bardzo mocno zdeterminowana i zmotywowana w tym Innsbrucku i wiedziałam, że jakby to był mój dzień i nikt nie może mi tego odebrać, że zrobiłam dosłownie wszystko, co mogłam, żeby wygrać te Mistrzostwa Świata. No i tak się stało, jakby to był taki moment mojego odrodzenia trochę, że ten Innsbruck to jest taki druga część mojej kariery, natomiast też uważam, że te trudne momenty, te słabsze momenty były mi rzeczywiście potrzebne, żeby zostać takim zawodnikiem, jakim jestem, żeby wejść na ten szczyt, ale też być w stanie się na nim utrzymać, bo to jest zdecydowanie trudniejsze. I żeby finalnie być w stanie na Igrzyskach Olimpijskich pobić rekord świata, tak naprawdę. Które się uda. Który się udał. Czego jeszcze raz wszyscy Ci gratulujemy. Właśnie, wspomniałaś o swoim mężu, Mateuszu, i tutaj chciałam o to zapytać. Jest Twoim głównym trenerem prowadzącym, Twój mąż Mateusz. Nie miałaś obiekcji, żeby mieszać życie prywatne z zawodowym? Wiesz co, to znaczy to jest w ogóle śmieszna historia trochę, bo on, jakby ja zaczęłam z nim współpracować zaraz po tym, jak zaczęliśmy być w zasadzie razem, czyli to było w 2014, połowie 2014 roku. To był taki trochę moment, gdzie chciałam zmienić trenera, chciałam zmienić klub, natomiast w Polsce no, nie jest tak kolorowo właśnie z trenerami, z klubami i tak dalej. No to klub jakby w Lublinie drugi miałam, bo właśnie trafiłam do Kotłowni. Natomiast jeżeli chodzi o trenera, no to ja wiedziałam, że nie będę sama siebie w stanie wytrenować, bo uważam, że zawodnik nie jest w stanie sam siebie wytrenować. Natomiast Mateusz wtedy powiedział, okej, no to ja ci pomogę. No i to się zaczęło od jego chęci pomocy. W zasadzie on nigdy wcześniej trochę się wspinał rekreacyjnie, ale to nie było tak, że miał zamiar zostać trenerem. To było trochę tak, że bardzo dużo on się uczył na mnie. Bardzo dużo, może i teraz co testował, bo jakby jego trening przynosił rezultaty od początku, tak? Natomiast gdzieś tam wiele doświadczenia swojego takiego trenerskiego złapał na żywym organizmie, czyli na mnie. I jakby no, to się zaczęło od pomogę, potem się zrobiło bardziej poważnie, gdzie teraz to już wkroczyło w taki, tak powiem, bardzo, bardzo poważny moment. Natomiast właśnie ze śmiesznej historii jest to, że, no nie wiem, z tydzień temu Mateusz przychodzi do domu, to jest tego poważną miną, że on podjął decyzję. Tak myślę, okej, ciekawe, co się wydarzy kolejne, co wymyślisz. A on, postanowiłem zostać twoim trenerem. I ja nagle sobie zdałam sprawę z tego, że może jednak przez te 7 ostatnich lat on mi po prostu pomaga. To jest z tych śmiesznych historii jakby naszego życia. A czy się nie boję, czy się nie boimy? Wiesz co, to Czy da są się chyba to takie. łączyć właśnie czy da się i jak Trzeba się to to łączyć. Trzeba to łączyć. W sensie nie da się tego oddzielić. Próbowaliśmy, nie da się. Mi się wydaje, że to była nasza trochę świadoma decyzja. Trochę coś za coś. Na początku wiadomo, to były fajerwerki, wow, fajnie, bo wszystko robimy razem i tak dalej, i tak dalej. Potem wiadomo, że przychodziły takie gorsze momenty, musieliśmy nauczyć się po prostu funkcjonować w tym, że rzeczywiście, jeżeli jest moment, gdzie wychodzimy na kolację, to nie rozmawiamy o treningu, nie rozmawiamy o wspinaniu, tylko jesteśmy po prostu parą związkiem, czyli znaleźć po prostu jakiś tam ten słynny balans tym wszystkim. Natomiast to się zawsze będzie mieszać, to się zawsze mieszało. Aczkolwiek teraz umiemy z tym żyć, umiemy nawet to wykorzystać w bardzo pozytywny sposób, bo myślę, że z Mateuszem też zdobyliśmy w pewnym sensie przewagę, że on. No, zna mnie tak dobrze jak nikt inny i w odpowiednim momencie, ja nawet bez mówienia mu o tym, jest w stanie w odpowiedni sposób mnie zmotywować, nie wiem, coś tam powiedzieć, tak, żebym rzeczywiście była w stanie wejść na ten najwyższy performance sportowy. Dodatkowym plusem jest to, że, no kurczę, na Igrzyskach byłam chyba jedyną osobą, jeżeli chodzi o wspinanie, która miała najbliższą sobie osobę tak naprawdę zaraz obok, cały czas ze mną, więc myślę, że to też jest duża przewaga psychologiczna. No i wiesz, no jakby są takie momenty przesytu na takiej zasadzie, że pamiętam jak po Hachi Yoji właśnie byliśmy już na którymś tam kolejnym zgrupowaniu w Innsbrucku jeszcze przed pandemią.
Ja nagle weszłam do pokoju i tak myślę, kurczę, Mateusz, ty jesteś wszędzie. Na śniadaniu jesteś ty, w pokoju jesteś ty, na treningu jesteś ty. I to jest takie naprawdę, że zdaję sobie sprawę, że spędzasz z nimi dosłownie 24 na dobę. Więc to, że Mateusz też na co dzień tutaj pracuje z takimi jakby zwykłymi ludźmi, klientami fitness, czy jakkolwiek to nazwać, i to, że na przykład teraz go nie ma w domu, bo właśnie jest w pracy, czy rano jest w pracy, to daje nam właśnie taki moment, gdzie rzeczywiście jesteśmy oddzielnie, gdzie mamy gdzieś tam właśnie tą równowagę zachowaną, że rzeczywiście nie siedzimy ze sobą 24 na dobę. Myślę, że oboje byśmy zwariowali. No właśnie to mnie najbardziej zastanawiało, bo ja, tak jak mówisz, w pewnym momencie był wszędzie, więc się zastanawiałam, czy wy odpoczywacie raz, osobno na przykład. Tak, natomiast jakby no, wydaje mi się, że nauczyliśmy sobie już z tym radzić i z tym żyć. Wiemy, jak funkcjonować, a tak jakby przekuliśmy to też bardzo dużą siłę i przewagę, więc wydaje mi się, że w tym momencie mogłam myśleć, że jest raczej więcej plusów niż minusów takiej relacji. A jakie inne sporty Cię kręcą? Czego byś chciała spróbować? Czy Ty jesteś uzależniona od adrenaliny i to zawsze sporty wyższego ryzyka? Czy raczej czegoś spokojniejszego? Wydaje mi się, że trochę tak, aczkolwiek po prostu lubię próbować nowych rzeczy, lubię się uczyć nowych rzeczy, więc mi się bardzo marzy, żeby nauczyć się surfować, natomiast no, w Lublinie nie mam warunków. O nie. Ale gdzieś tam marzy mi się właśnie, żeby surfować, nurkowanie też jakby bardzo mi się marzy. Czyli jednak powrót do tych sportów wodnych z dzieciństwa. Nigdy nie lubiłam wody, w sensie od kiedy skończyłam trenować pływanie, tak naprawdę w wodzie bywam rzadko, tylko że tak powiem, jak muszę, natomiast jakby w kontekście właśnie surfingu czy nurkowania trochę inaczej odbieram tą wodę, więc może by to jakoś się udało, natomiast też nigdy tego nie próbowałam, więc ciężko mi powiedzieć, czy by mi się spodobało, ale to tego chciałam spróbować. Na pewno w przyszłości trochę myślałam o tym, żeby pójść w kierunku skoków ze spadochronem, w sensie skakałam już ze spadochronem i właśnie to mi się bardzo podobało. Czy jednak adrenalina? Jednak adrenalina. Zdecydowanie mogę powiedzieć, że jednak te sporty bardziej związane z wyrzutem adrenaliny niż takie bardzo spokojne i tak dalej. Więc właśnie skoki ze spadochronem, właśnie też surfowanie, gdzieś tam takie rzeczy no, niecodzienne. Ewidentnie, tak. Jeżeli chodzi o superbohaterów, bo wiem, że Twoim ulubionym superbohaterem jest Batman, oczywiście, chociaż wszystkim nam bardziej pasujesz do Spidermana, to jest raczej bardziej oczywiste dla nas, ale ja chciałam Cię zapytać, czy jest jakaś kobieta, jakaś superbohaterka albo sportowczyni, jakaś kobieta, która dla Ciebie jest wzorcem, autorytetem, czy od której po prostu czerpiesz inspirację? Wiesz co, może nie tyle, co czerpię inspirację, ale właśnie w czasie tych Igrzysk Olimpijskich w Tokio zaczęłam się bardziej przyglądać Alex Phoenix, czyli ta, która wróciła po narodzinach dziecka, która no, tak naprawdę już nie jest najmłodsza, a właśnie zdobyła ten złoty medal. Także jakby to jest taka kobieta, jak zaczęłam czytać jej historię, to kim ona jest, to jak to wyglądało u niej, to było coś, co jakby zaczęło mnie bardzo inspirować i pokazywać, że jakby może nie tyle co chcieć, to móc, ale jeżeli chodzi o właśnie konsekwencje, o wytrwałość i tak dalej, to mogłabym ją na pewno wskazać. Natomiast to jest stosunkowo nowa postać, że tak powiem, w moim życiu, jeżeli chodzi o kobiety. Na pewno zawsze ze świata spinaczkowego podziwiałam Shaunę Coxey, która jest dla mnie taką no, rok starszą dziewczyną ode mnie, a bardzo aktywną, taką proaktywną społecznie, zawsze uśmiechniętą, zawsze pozytywnie nastawioną, jakby ja nigdy nie widziałam Shauny smutnej, choćby nie wiadomo jak bardzo ją bolały te wszystkie kontuzje i tak dalej, to zawsze była uśmiechnięta, zawsze była pozytywnie nastawiona. Na pewno Aki Onaguchi to też by była taka zawodniczka, którą mogłabym wskazać jako inspirację, natomiast to też są takie osoby, które miałam okazję poznać, z którymi miałam okazję obcować i przez to zaczęłam je też podziwiać, bo miałam okazję bardziej wejść trochę może w ich buty, tak, z ich opowieści i tak dalej, miałam okazję zobaczyć coś z ich perspektywy i to była właśnie taka pozytywna strona tego trójboju, że miałyśmy okazję poznać się nawzajem i poznać swoje dyscypliny, bo normalnie na normalnym pucharze świata nie ma takiej okazji, bo my kończymy, boulderowcy zaczynają i tak się trochę mijamy, nie, więc tak to wygląda, ale to z kobiet to mogłabym w sumie te trzy jakby wskazać. No i na pewno może jakby taką
zawodniczką, którą bardzo, bardzo podziwiam, to jest Jania Gambert, ale to dlatego, że to jest po prostu kompletna kosmitka, nie? To jest po prostu, dziewczyna odcięta w ogóle od naszej rzeczywistości. Czyli jest trochę tych kobiet w twoim życiu, od których czerpiesz inspirację. Tak, znaczy to jest trochę związane z tym, że ja też na różnych etapach swojego życia czy swojej kariery szukuję tych nowych inspiracji. Na pewno moją największą inspiracją, no co niestety są mężczyźni. Znaczy niestety, niestety, jakby w kontekście tutaj tego live'a, niestety. Tak. Ale wiesz, my nie dyskryminujemy mężczyzn, także to... Ale rzeczywiście jakby moim takimi no, największą inspiracją to jest na pewno Michael Jordan i Kobe Bryant. To są takie dwie postacie, które rzeczywiście uwielbiam czytać ich książki, uwielbiam czytać jakieś wspomnienia o nich, wywiady, oglądać z nimi filmy, ponieważ psychologicznie dużo wspólnych cech znajduję z nimi. Tylko że ja mam też trochę tak, że ja właśnie oglądam różnych sportowców, topowych sportowców, tak samo oglądałam Phelpsa, tak samo zaczęłam oglądać Alex i trochę biorę sobie od każdego i dopasowuję to do siebie, co na czym po prostu ja buduję to, kim jestem, bo uważam, że możliwość uczenia się od innych zawodników, bardziej doświadczonych zawodników, jeżeli jeszcze mamy okazję z nimi porozmawiać i wyjąć doświadczenia, to jest najlepsze, co może spotkać nas wszystkich, bo jakby na czyimś doświadczeniu najfajniej jest się uczyć. Tak samo jak pamiętam teraz podczas Igrzysk Olimpijskich po raz pierwszy miałam okazję poznać Anitę Włodarczyk, jakby poznać w rozumieniu, zamienić z nią kilka dosłownym. Tak, dosłownym. I naprawdę zrobiła na mnie ogromne wrażenie, bardzo pozytywne wrażenie i byłam bardzo, bardzo fajnie zaskoczona, że wchodząc do pokoju misji olimpijskiej, bo coś musiałam, nie wiem, załatwić, coś powiedzieć, coś za niej, spotkałam ją i jakby sama zaczęła ze mną rozmawiać i to było właśnie niesamowite, że jakby sportowiec, którego od zawsze podziwiałam, no bo osiągnięcia są niesamowite, nagle okazuje się fantastycznym człowiekiem. Jakby i to jest bardzo fajne i uważam, że to jest właśnie miara mistrza. Pięknie, pięknie to ujęłaś, pięknie to powiedziałaś. A propos tych motywacji, tych mężczyzn, których wymieniłaś, to aż się prosi, bo obejrzałam, oczywiście sobie nadrobiłam wszystkie filmy Mateusza na YouTubie, które są genialne, motywujące, ale rzeczywiście brakuje tam chociaż jednego filmu z kobietami. Tak mi przyszło, że przecież jest... Tak, jakbyś mogła przekazać Mateuszowi, że przecież jest tak dużo sportowczyni, które są też genialne i motywujące, że aż się prosiłoby i nawet była, musiałabyś być jedną z głównych bohaterek. Wiesz, także mi się wydaje, że to jest związane z tym, że Mateusz jednak jest ogromnym fanem NBA, co widać też w tych filmikach. Tak. I dużo się sprawa z tego NBA. Ja przez niego jakby zafascynowałam się, czy dzięki niemu może to tak lepiej będzie brzmiało, zafascynowałam się właśnie i Jordanem, i Bryantem. No to tylko jakbyś mogła mu szepnąć, może akurat, wiesz, teraz ma dużo kobiet wokół siebie, które jednak są wspinaczkowo i sportowo też świetne, mogą być ogromną motywacją, ty zresztą jesteś w social mediach, ogromną motywacją dla nas wszystkich i dobrze z social mediów korzystasz, czekamy na kolejne vlogi. Mam nadzieję, że, tak, to też, że będą. Tak, cały czas mnie prześladuje. No właśnie, zaczęłaś dużo świetnie. Dużo osób jakby też o tym wspomina, pisze. Natomiast jest trochę, tu się muszę trochę wytłumaczyć, mnie i Mateusza, bo Mateusz stoi po drugiej stronie tej kamery, stał po drugiej stronie kamery. No niestety gdzieś tam czasowo już zaczęło tego wszystkiego chyba brakować. Się tak, doby brakuje na to, żeby tak, jeszcze... Tak, w momencie, kiedy gdzieś tam właśnie te igrzyska weszły na pierwszy plan, to jednak no są rzeczy ważne i ważniejsze. Ja jeszcze nie jestem mam takie poczucie, że jeszcze nie jestem na takim poziomie sportowca, zwłaszcza psychologicznym, żeby być w stanie to życie w świetle reflektorów pogodzić z takimi przygotowaniami, rzeczywiście skupieniem się na 100% na swoim celu. Jakby potrzebuję takiego odcięcia jeszcze. Może to z czasem się zmieni. To dobrze. Ale gdzieś tam właśnie, że tak powiem, na razie jest mi tak dobrze, jak jest. Natomiast gdzieś tam vlogi są cały czas w planie, tylko cały czas brakuje czasu. Ale dobrze, że perspektywa jest. Jest na co tak, będziemy jest czekać. Perspektywa, są tematy, jest nawet jakby kilka takich pomysłów, natomiast no, od pomysłu do realizacji jest jeszcze dość długa droga. Tak, ja przy okazji polecam na YouTubie, jeżeli ktoś z Was jeszcze nie widział filmików, vlogów Oli, bo one są od samego początku, tak mi się wydaje, przynajmniej bardzo dawno temu zaczęła się kręcić, także tam są nawet informacje tak. Dla osób, które chciałyby rozpocząć przygodę ze wspinaczką. Tak, tak. To nie jest tak, że to jest zawodowe, tak.
Tak, jeszcze mamy właśnie, teraz chcemy, znaczy teraz, jakby już od dłuższego czasu chcemy, natomiast jeszcze nie doszło do tego, do realizacji tego, właśnie nakręcić jakby aktualizację tego vloga, jak zacząć się wspinać, natomiast tak jak Super. mówię, no, cały czas Ale to i tak brakuje jest. czasu, ale... Ale to i tak jest i tak świetny vlog i można nadrobić, także jeżeli ktoś szuka inspiracji, to też jak najbardziej na YouTubie u Oli zapraszam. Ola, a co potem? Co będziesz robić, jak skończysz karierę? Wiesz co, nie mam jakby takiej jednej ścieżki wymyślonej, że będę robiła to, to i to. Na pewno chciałabym nadal promować wspinanie. Chciałabym być w pewnym sensie, jak to już niektórzy mi pisali po igrzyskach, zostać Małyszem wspinania polskiego. Pięknie ujęte. Ale to zaczerpnęłam od kogoś na Instagramie, ktoś mi tak właśnie napisał i to było takie dość śmieszne, a z drugiej strony bardzo motywujące. Na pewno chciałabym inspirować dalej ludzi, przede wszystkim inspirować dzieciaki do aktywności, przede wszystkim promować ten sport wśród dzieciaków, bo lubię bardzo pracować z dziećmi jakby i na tym myślę, że po skończonej karierze chciałabym się skupić, żeby jednak tą aktywność fizyczną promować, żeby to wspinanie wśród dzieciaków promować i w ogóle właśnie a propos aktywności fizycznej to mam same kobiety za wzory. Tak dla odmiany, bo dla mnie dwoma takimi właśnie wzorami, jeżeli chodzi o aktywizację dzieciaków, w ogóle do aktywności fizycznej zaryżanej w sportu, to jest właśnie Monika Pyrek i jest Otylia Jędrzejczak. I to, co robią, uważam, że robią naprawdę fantastyczną robotę i gdzieś tam w tym kierunku chciałabym iść. Być może zostać instruktorem, raczej nie trenerem zawodników wyczynowych, bardziej takim supportem Mateusza być w kontekście właśnie radzenia sobie ze stresem gdzieś tam psychologicznym, bo gdzieś tam ta psychologia sportu to był taki odłam, który mnie zawsze interesował, zresztą jakby pod tym kątem piszę też swoją pracę licencjacką na AWF-ie, więc jakby to jest gdzieś tam taka druga gałąź moich zainteresowań, ale myślę, że gdzieś tam to wszystko się będzie kręciło wokół dzieciaków, wokół tego młodszego pokolenia, wokół właśnie zarażania ludzi miłością do wspinania, pokazywania, że wspinanie jest fajne i wspinanie jest dla każdego. A jakieś wspinanie w skałach albo w górach, tego typu sporty też cię outdoorowe bardziej będą interesować, czy raczej to w ogóle nie twoje dyscypliny? Wiesz co, bo wiem, że teraz na pewno nie masz na to czasu po prostu. Tak, góry zależy, w sensie takim, że ja niestety jestem istotą ciepłolubną i niestety zimno, zmienność pogody i tak dalej w górach mnie dość mocno przeraża. Natomiast wspinanie w skałach, wiesz, jak byłam w New Yorku, to się wspinałam w skałach i jakby miło to wspominam, to była fajna aktywność. Natomiast też z drugiej strony na dzień dzisiejszy mam na co dzień tyle tego wspinania, że jeszcze nie myślę o tym, żeby na wakacje wyjeżdżać i się wspinać. Być może kiedyś się to zmieni, kiedy tego wspinać będzie mniej, kiedy te proporcje się trochę zmienią, natomiast mi się wydaje, że to wszystko zależy jak, że tak powiem, trochę życie też mnie pokieruje, jakie będę miała możliwości i tak dalej, a wiesz, a propos jeszcze gór i w ogóle zimna, no to ostatnio gdzieś tam zaczęliśmy trochę planować z Mateuszem wyjazd na Islandię gdzieś tam w przyszłości, to pierwsze co powiedziałam to to, że kupuję taki kombinezon himalajski, bo będzie zaraz zimno, więc... Myślę, że w góry się aż niekoniecznie tak. nadaje. Tak. Myślę, że w góry się niekoniecznie nadaje. No w góry wysokie może nie rzeczywiście, ale Tatry latem przy upałach. Tak, Tatry latem, tak. To wiesz, ale tylko przy upałach, jak już jest troszeczkę tak, chłodniej, to, tak. To może już nie, bo tam może ostro przewiać. Natomiast właśnie może wszystko zmienić. Także zobaczymy. Oczywiście. Jakby tutaj jakby nic nie przekreślam, nic nie planuję. Trochę też stwierdzam, że jak zakończę karierę, to będę miała tyle swobody działania i tego, co będę chciała robić, że w zasadzie będę mogła robić wszystko, tylko będzie zależało od tego, czy będę chciała to robić. No tak, to prawda, to prawda. Kochani, ja Wam tylko przypominam, że dzisiaj mamy ograniczony czas, więc jeżeli chcecie zadawać pytania, to proszę piszcie w komentarzach, ja do nich wrócę, bo ja już zaraz się już wyczerpuję ze swoich. Bo chciałam Cię jeszcze zapytać o to, bo już po części o tym wspomniałaś, że jak jeździsz na wakacje, to nie wspinasz się. Ale chciałam zapytać w takim razie, jak Ty odpoczywasz, jaką formę odpoczynku lubisz, bo myślałam, że właśnie po prostu w wolnych chwilach to jest jakaś wspinaczka może... bardziej outdoorowa, czy jakieś takie sporty związane z adrenaliną, ale może ty lubisz spokojny wypoczynek jednak. Wiesz co, jakby ja nie lubię leżeć na plaży, więc zazwyczaj jak lecimy gdzieś na wakacje z Mateuszem, czy jedziemy na wakacje, to są to wakacje aktywne,
Natomiast jakby związana jestem tak jak, o, na przykład Madeira jest idealną wyspą do wielu rzeczy, które chcę się robić, bo tam chodziłam po górach, nie wspinałam się, ale chodziłam jakby po górach, po paśmie górskim, jakie tam jest, generalnie nie wiem jak to nazwać, ale zdobyłam nawet najwyższy szczyt Madery, Pico di Rubio, nie pamiętam jak się nazywa, więc to, Czyli ale chodzić po zdobyłam to. górach lubisz. Tak, choć po górach lubię, w ogóle ja lubię bardzo spędzać wolny czas w okolicach natury, czyli jakby miasta też są rzeczy, miasta, które mnie fascynują, które chcę odwiedzić, czy które odwiedziłam, bo właśnie to było takie moje must have, ale zazwyczaj gdzieś tam staram się wybierać takie miejsca, gdzie będzie dużo takich aktywności też około natury, gdzie będziemy mogli właśnie i połazić się trochę, poszwendać, zobaczyć różne, że tak powiem, miejsca niekoniecznie takie urbanistyczne. Okej, i to jest już teraz moje ostatnie pytanie, ale dość ważne, bo mówiłaś o tym, że chciałabyś właśnie uczyć dzieci i przekazywać te swoje doświadczenia innym. I chciałam cię zapytać, czego właśnie chciałabyś nauczyć, albo jaką najlepszą radę miałabyś dla dziewczyn czy kobiet rozpoczynających swoją przygodę ze wspinaczką? Żeby przede wszystkim nie uważały, że są za słabe i za mało silne, bo to jest chyba Czyli najczęstsza rzecz. stereotyp, obalamy Tak, stereotyp. najczęstsza jakby chyba rzecz, jaką słyszę właśnie gdzieś tam od kobiet, że no, ja bym przyszła do ścianki, ale mam za słabe ręce. To nie, to nie. I chyba przede wszystkim największa rada jest to, żeby się zgłosiły do kogoś, kto się na tym zna, czyli jednak poszły na te zajęcia z instruktorem albo na jakąś sekcję. Fajnym miejscem, znaczy ja uważam, że super miejscami w ogóle są właśnie bodajże jak zobaczyłam w Warszawie chyba, że jest sekcja tylko dla kobiet. Wydaje mi się, że to się fajnie tam przyjęło. Tak mi się wydaje, że to była Warszawa. To już było jakiś tam czas temu, ale to było spoko, bo na pewno gdzieś tam to wielu kobietom dało takie zielone światło. Aczkolwiek no, ja uważam, że taką radą to jest przede wszystkim, żeby się nie bać i żeby rzeczywiście na początek, zwłaszcza jednak pójść pod oko instruktora albo właśnie zapisać się do jakiejś sekcji, do jakiejś grupy, bo na pewno te początki będą przyjemniejsze i mniej znie i jakby nie zniechęcą. O. Super, super. I to Amelia zadała pytanie, czy zdarzyło się, że ktoś rozpoznał cię na ulicy i zagadał? Czyli czy już dotarła do ciebie sława? Już spotykasz się ze sławą na ulicy? Tak, miałam kilka takich sytuacji, zwłaszcza po Tokio, zwłaszcza po igrzyskach, jest tego coraz więcej, coraz częściej. Jakby wydaje mi się, że to jest takie. Teraz ja dopiero poznaję życie takiego zawodowego sportowca w pełnym tego słowa znaczeniu, to też idące za tym popularność. Jakby to miało miejsce kilkukrotnie w kilku różnych miejscach, bo i wiem, że gdzieś tam za granicą nawet są, jak ktoś rozmawia o mnie, to gdzieś tam ktoś kojarzy nawet nazwisko i tak dalej. I w hotelu nawet w Warszawie, jak się meldowałam, to pani mnie poznała. W Lublinie to jest bardzo częste, że gdzieś tam ktoś na ulicy mnie poznaje, w jakim jestem. Nie wszyscy mają, że tak powiem, śmiałość zagadać. Co też jest w pewnym sensie fajne, bo też uważam, że takie rzeczy trzeba wyczuć moment. Natomiast ja też zawsze jestem otwarta na rozmowę, jakby lubię, jak ludzie gdzieś tam podchodzą, pytają, przywitać się, zdjęcie, cokolwiek, dla mnie jakby nie ma takiego problemu. I to jest jakby fajne i póki co mi się to podoba, natomiast nie chciałabym dojść do takiego momentu w mojej karierze, gdzie nie mogę zjeść spokojnie obiadu ze znajomymi, bo za chwilę ktoś podchodzi o zdjęcie, ale z drugiej strony wiem, że to jest wpisane w cenę sukcesu. Czyli nie masz parcia na szkło, masz takiego. Ja wolę bardziej pracować gdzieś tam w ciszy, na uboczu, w oddali od światła reflektorów, jednak bardziej wolę na zawodach pokazywać to, jaka jestem, co wypracowałam i co mi się udało, aniżeli po prostu o tym mówić. Dla mnie fajniejszy, znaczy ja wolę na przykład nie mówić o tym, po co jadę na Mistrzostwa Świata czy na Mistrzostwa Europy, nie dlatego, żeby zostawiać sobie backup, że jak mi nie wyjdzie, to się jakoś wytłumaczę, bo jakby myślę, że dużo osób wie, po co jeżdżę na zawody. Ale bardziej po to, że po prostu chcę to pokazać, tak? Że jakby zamiast gadać, wolę robić. O. Pięknie. Tu jeszcze Iga pytałam o tą pracę z mężem. Iga, o tym już rozmawiałyśmy, także odsyłam do nadrobienia live'u dla wszystkich osób,
które dotarły w trakcie, się spóźniły, to tylko dodam, że ta rozmowa będzie do odtworzenia na YouTubie, na kanale Kobieta Górą, także będzie można sobie tam od początku do końca całą rozmowę jeszcze raz włączyć i przejrzeć. Ola, ja wyczerpałam się ze swoich pytań, widzę, że tutaj więcej nie ma. Maria gratuluje medalu z Tokio i po zakończeniu kariery życzę spełnienia marzeń instruktorskich. Ja, bo wiem, że czas już nagli, ja ze swojej strony... Ja tutaj tylko chcę sprostować, że nie zdobyłam medalu z Tokio, byłam nie zdobyłam. No tak, ale ustanowiłaś rekord świata, tak. Co jest też i ogromnym. I wygrałam swoją konkurencję. I swoją konkurencję, dokładnie. Amelia, też gratuluję. Ja w każdym razie chciałam Ci bardzo, Ola, podziękować, że wzięłaś udział w tym live'ie, dlatego że dla mnie jesteś niezwykłą kobietą, sportowcem, ale jakby nie tylko... Dlatego, że oczywiście masz spektakularne sukcesy na swoim koncie, ale dlatego, że ty w bardzo praktyczny sposób próbujesz przekazać swoje doświadczenia innym poprzez wykorzystywanie właśnie nowych mediów. O tym trochę rozmawiałyśmy. Właśnie kręciłaś te vlogi i na YouTubie starasz się naprawdę w miarę systematycznie publikować posty w social mediach, a wszyscy wiemy, że to jest też czasochłonne, odpowiadać na komentarze, wiadomości, dbasz o odpowiednią relację ze swoimi fanami i obserwatorami. A dzięki temu po prostu bardzo, bardzo inspirujesz i ja Cię już od bardzo dawna obserwuję, codziennie mnie inspirujesz i życzyłabym sobie i nam wszystkim, żeby znalazło się więcej osób, takich sportowców, kobiet, które tak jak Ty w świecie sportowym, właśnie w internecie, w tak wartościowy sposób te media wykorzystuje do inspirowania innych, także ja osobiście Ci bardzo za to dziękuję i dziękuję za oczywiście udział w live'ie. Dziękuję również, było mi bardzo miło i fajnie, że w końcu udało się dograć terminy. Tak, tak, bo tutaj próbujemy chyba od pół roku, także cieszę się bardzo, że się to udało. Wszystkich Was, kochani, bardzo też serdecznie, bardzo Wam serdecznie dziękuję za udział, wszystkie pytania, zagadnienia, o których pisaliście. I do zobaczenia za kolejne 2 tygodnie, we wtorek kolejna inspirująca kobieta. Także dziękuję, miłego wieczoru i Tobie, Ola, i Wam wszystkim. Również dziękuję, miłego wieczoru.